Muzyka towarzyszy nam na każdym kroku, zarówno na co dzień, jak i od święta. Zapytaliśmy tczewian, jakiej muzyki słuchają najczęściej i czy zdarza im się podśpiewywać. Muzyka jest jedną ze sztuk pięknych, która wpływa na psychikę człowieka, łagodzi obyczaje, może wzbudzać pozytywne emocje i zmieniać ludzkie nastawienie do życia. Czy tczewianie słuchają muzyki? Jeśli tak, to jakiej i w jakich sytuacjach? Nie słucham muzyki w ogóle. Ja... Oj tak. Indie rock. Dlaczego? Właśnie taką. Bo odnajduję się w tej muzyce i sprawia mi przyjemność. A ty? Masz jakiś ulubiony gatunek muzyczny? To różnie. Po tacie. Po tacie. A tata jakie ma, jakie upodobania muzyczne? Takie starsze bardziej. Modern Talking, nawet AC/DC. Taka straszna duża rozbieżność jest w sumie. Rapu. Mają fajne teksty o życiu, o problemach i w ogóle. A czy waszym zdaniem powinno rozmawiać się o muzyce? Bo muzyka to też pewien gust, a o gustach się nie dyskutuje. Myślę, że tak, bo muzyka jest czymś ważnym, co pozwala nam się jakoś odstresować, pozwala wyrazić siebie i wiadomo, że każdy będzie słuchał czegoś innego. Nikt nie będzie słuchał tego samego, na przykład tego samego, co leci w radiu. Nie każdemu się to spodoba. O gustach tak się nie rozmawia, ale tak o muzyce można, tylko że nie można krytykować też. Tak. Trzeba mieć jakąś granicę do tego. I nie można po prostu uznawać, że jeden styl jest lepszy od drugiego. Czyli tolerancja. Poglądy przede wszystkim. No i nie hejtować w jakiś sposób. Nie poniżać kogoś, na przykład, o, on słucha rapu, no to nie będziemy się z sobą trzymać, nie? Tylko... A co oznacza z waszej strony śmiech churalny, jak kolega mówi, że słucha rapu? No, zdziwiliśmy się, że akurat on... Że sobie zażartował po prostu, no, i taki sytuacyjny żart był wyszedł. Słucham, tak, dziecku śpiewam też. A co pani śpiewa dziecko? Ale to są takie bardziej dziecięce piosenki, znaczy może nie kołysanki, ale takie dziecięce piosenki. A pani ulubiony gatunek muzyczny? Gatunek muzyczny, no to różnie, to zależy co wpadnie w ucho. Ulubione piosenki raczej też chyba nie mam. Może bardziej to, co polskie, takie klasyczne. Śpiewa pani? Śpiewać nie śpiewam, czy śpiewam z dziećmi w szkole, bo uczę muzyki. Obecnie jestem na urlopie macierzyńskim, ale... Dobrze, tak. To jakiej muzyki uczy się w szkole? W jakiej szkole? Średniej, podstawowej? Podstawowa. Tak, szkoła podstawowa, klasa 4-6. Jest to różne gatunki muzyczne, tak? Chodzi tak ogólnikowo właściwie. Dzieci się uczy. Ale dużo śpiewamy takich młodzieżowych i też dziecięcych. Dzieci swoje piosenki też śpiewają. I rozwijają swoje talenty muzyczne. Tak, dokładnie. A ma pan jakąś ulubioną swoją piosenkę? No, wszystkie są ładne, disco polo. A niech pan zanudzi jakąś. Nie umiem. Czy pani słucha muzyki? Nie bardzo, nie dziękuję. Słucham. A jakiej? A różnej. A podśpiewuje pani sobie? Też. A w jakich sytuacjach, kiedy pani jest na przykład smutna? Sama, jestem w dobrym humorze. I lubi pani słuchać? Od rana? Od rana. To takiego miłego, radosnego dnia pani życzymy. Dziękuję bardzo. Tak, słucham muzyki. Ale jakiej? A przede wszystkim klasycznej. To jest moja fabryka. Jakiś ulubiony kompozytor? Mój ulubiony kompozytor? Prawdę powiedziawszy, aż tak nie jest, że mam ulubionych. Czasem zmieniają mi się gusta w tym zakresie, a obecnie jestem zainteresowany twórczością gdańskiego kompozytora Markula. W jakich sytuacjach pan słucha muzyki poważnej? Prawdę powiedziawszy, w czasie wolnym, dla relaksu. W domu nieraz śpiewamy rodzinnie, czasem sobie podśpiewuję tak samotnie. Bo za bardzo nie słucham muzyki. A dlaczego? Wie pani co, nie wiem, z braku czasu. Co zauważyłam, to dużo jest miłośników disco polo, jakby nie było. Tak, słucham muzyki, słucham. Jakiej? Rapu. A co ta muzyka panu daje? Czy wpływa w jakiś sposób na pana życie, na pana emocje? Myślę, że tak, że z każdym przesłuchaniem jakiejś piosenki można coś z tego wywnioskować i się słucha poszczególnych artystów pod siebie, tak? Że tak jak od danego nastroju słucha się danej muzyki. I oj różnej, relaksacyjnej, dyskotekowa, poważna. W jakich sytuacjach? W sytuacjach? O, taka relaksacyjna, to do wyciszania się bardzo lubię, uwielbiam. Ale muszę być sama w domu, koniecznie. Odpowiedni nastrój. Odpowiedni, tak jest. A śpiewa pani?
O, podśpiewuję sobie. Właśnie byłam w sklepie i tam... To proszę coś nam podśpiewać. Oj nie! Na ten...